Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 132. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 86, wersety od 1 do 10. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, zbaw sługę twego, który ufa tobie. Ty jesteś Bogiem moim, panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku tobie, panie, wznoszę moją duszę. Ty, bowiem, panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj, panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do ciebie w dniu mego utrapienia, bo ty mnie wysłuchujesz. Nie ma wśród Bogów równego tobie, panie, ani czegoś takiego, jak twoje dzieło. Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i tobie, panie, pokłon oddadzą i będą sławiły twe imię. Boś ty jest wielki i działasz cuda. Tylko ty jesteś Bogiem. Po ukończeniu budowy świątyni, Bóg ponownie objawia się Salomonowi, potwierdzając, że jego modlitwy zostały wysłuchane i świątynia zostanie poświęcona. Jednak Bóg ostrzega także, że jeśli Salomon i jego lud odwrócą się od niego, to Izrael zostanie zniszczony i świątynia zbezczeszczona. Proroctwo to spełni się w ciągu dalszych dzieł Izraela dwukrotnie. Do dziś świątynia Salomona nie została odbudowana, a Żydzi gromadzą się przy jednej z jej ścian, aby nad nią płakać. Przeczytajmy pierwszą księgę królewską, rozdziały 9 i 10. Kiedy Salomon ukończył budowę świątyni pańskiej i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co z upodobaniem chciał wykonać, Pan ukazał się Salomonowi po raz drugi, odkąd dał mu się widzieć w Gibeonie. Pan tak przemówił do niego: Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mego imienia. Po wszystkie dni będą na nią zwrócone moje oczy i moje serce. Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, w szczerości serca i uczciwości wypełniając wszystko, do czego Cię zobowiązałem. Jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów, to na wieki utrwale tron Twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś Twemu ojcu Dawidowi mówiąc, nie będzie Ci odjęty mąż zasiadający na tronie Izraela. Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode mnie, Wy i Wasi synowie... I nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć cudzym bogom i będziecie im oddawać pokłon. To wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów, a świątynia ta będzie ruiną. Każdy przechodzący koło niej będzie z grozą przejęty i zagwizdze szyderczo. Gdy będą pytać: Dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni? Odpowiedzą: Dlatego, że opuścili Pana, Boga swego, który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, a upodobali sobie bogów cudzych, oraz im oddawali pokłon i służyli. Dlatego Pan sprowadził na nich całe to nieszczęście. Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwa gmachy, to jest Świątynię Pańską i Pałac Królewski, a Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drewna cedrowego i drewna cyprysowego i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za to 20 miast w ziemi galilejskiej. Kiedy Hiram wyjechał z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, temu się nie spodobały. Powiedział więc. Cóż to są za miasta, te, które mi dałeś, mój bracie? Dlatego nazwał je ziemią Kabul, po dziś dzień. Jednak Hiram dostarczył królowi 120 talentów złota. Tak przedstawiała się sprawa robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni pańskiej, swego pałacu Millo, murów jerozolimskich, Hasor, Megiddo i Gezer. Faraon, król egipski, nadciągnął i zdobywszy gezer, spalił je, a Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w posagu swej córce, żonie Salomona. Salomon zaś odbudował gezer i dolne Bethoron, a także Baalat i Tamar na pustyni w kraju. Ponadto wszystkie miasta spichlerze, które należały do Salomona miasta dla rydwanów i miasta dla konnicy, oraz wszystko, co spodobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie, na Libanie i w każdym kraju będącym pod jego władzą. Całą ludność pozostałą z Amorytów, Hitytów, Perzytów, Chiwitów oraz Jebusytów, która nie była izraelska, stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie zdołali poddać klątwie, Salomon wziął do robót przymusowych po dziś dzień. Z Izraelitów zaś nikogo nie skazał na niewolę. Gdyż byli oni wojownikami i jego podwładnymi, jak również wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. Salomon miał 550 pięćdziesięciu wyższych urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę. Skoro tylko córka faraona wyprowadziła się z miasta Dawidowego do własnego domu, który wzniósł dla niej, Salomon zbudował Millo. Trzy razy w roku Salomon składał ofiary całopalne i ofiary biesiadne na ołtarzu, który zbudował Panu, oraz składał przed Panem ofiary kadzielne odkąd wykończył świątynię. Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, aby byli razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd 420 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. Również i królowa Saby, usłyszawszy o rozgłosie Salomona, przybyła, aby go osobiście wypróbować przez roztrząsanie trudnych zagadnień. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia, którego król by nie znał i którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołów potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, ich szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla. Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o Twoich dziełach i o Twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe Twoje żony, szczęśliwi Twoi słudzy. Oni stale znajdują się przed Twoim obliczem i wsłuchują się w Twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, za to, że upodobał sobie Ciebie, aby Cię osadzić na tronie Izraela. Z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela na wieki, ustanowił Ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. Flota hirama, która dostarczyła złoto z ofiru, przywiozła również drewno sandałowe i wielką ilość drogocennych kamieni. Z drewna sandałowego król zrobił chodnik dla świątyni pańskiej i dla pałacu królewskiego. Oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Tyle drewna sandałowego nie sprowadzono i nie widziano aż do dnia dzisiejszego. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, do czego okazała swe upodobanie i czego pragnęła, prócz tego, czym ją Salomon obdarzył z królewską hojnością. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swymi sługami. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota. Oprócz tego, co pochodziło od handlarzy i z zysków od kupców, jak też od wszystkich królów arabskich oraz namiestników krajowych. Sporządził zatem król Salomon 200 tarcz skutego złota. Na każdą tarczę wychodziło 600 syklów złota. Ponadto 300 puklerzy skutego złota. Na każdy puklerz wychodziło po 3 miny złota. Umieścił je król w domu lasu Libanu. Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył czystym złotem. Tron miał sześć stopni i z tyłu oparcie z owalnym zwieńczeniem oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw. Wszystkie naczynia, z których pił król Salomon, też były złote. Szczero złote były również wszelkie naczynia domu lasu Libanu. Nie było srebra. Nie ceniono go w czasach Salomona. Albowiem królewskie okręty Tarszysz razem z flotą Hirama przybywały co trzy lata, przywożąc Tarszysz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższył wszystkich królów ziemi. Wszyscy więc udawali się do Salomona, aby posłuchać mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. Każdy zaś z nich składał corocznie swoje dary. Naczynia srebrne i złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych, także miał 1400 rydwanów i 12 tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów, ile sykomor na szefeli. Sprowadzono też Salomonowi konie z Egiptu i skółę. Kupcy królewscy brali je skółę za ustaloną cenę. Wywożono i sprowadzano z Egiptu rydwany za 600 srebrników, a konie za 150. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów hityckich i aramejskich. Rozdział 17 dzieł Apostolskich opisuje dalszy etap drugiej podróży misyjnej św. Pawła Apostoła, w tym jego działalność w Tesalonice, Berei, a także w Atenach. Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzi mieli synagogę. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich, i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi, wychodząc od pism. Objaśniał i wykładał. Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet, uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, Wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycząc: Ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj, a jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król. Jezus. Podburzyli tłum i politarchów, którzy tego słuchali, ale po wzięciu poręki od Jazona i innych zwolnili ich. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Wielu też z nich uwierzyło, a także wiele wpływowych greczynek i niemało mężczyzn. Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi Słowo Boże, przyszli tam, podburzając tłumy i wzniecając rozruchy. Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł aż do morza. Sylas i Tymoteusz pozostali tam. Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga, i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim. Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz? Mówili jedni. A drudzy: Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go i zaprowadzili na areopak i zapytali: Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy kładziesz nam do głowy. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. A wszyscy ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie bądź na omawianie, bądź na wysłuchiwanie czegoś nowego. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej, Znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje. On, który jest panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię Ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego też wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.